To ma być akcja wsparcia służb, które wciąż chronią naszej granicy. Za akcją wysyłania kartek do funkcjonariuszy i żołnierzy stoi Cyryl Klap. Choć dzisiaj koordynatorzy akcji nie znaleźli czasu na rozmowę, na stronie wydarzenia możemy przeczytać, że tu cytat: naszej wschodniej granicy strzegą tysiące żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Wartę pełnią przez całą dobę, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Za ich trud i poświęcenie jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Chcemy wyrazić szacunek wobec współczesnych bohaterów, broniących naszych granic. Z tego powodu organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Projekt Poznań oraz Instytut Poznański, współpracujące w ramach Cyryl Klap Wielkopolskiego Klubu Dyskusyjnego, organizują akcje wsparcia dla osób, które bronią polskiej granicy. Jak także pisze na swoim Facebooku Cyryl Klap, czyli instytucja mocno kojarzona z poznańską prawicą i partią rządzącą, do całej akcji mają być także zapraszane poznańskie szkoły. To decyzja o tym, czy taka akcja się może odbyć, jest autonomiczną decyzją zarówno szkoły, dyrekcji szkoły, jak i nauczycieli, rodziców i uczestników. Bo radny Koalicji Obywatelskiej uważa jednak, że adresatami kartek powinni być także wolontariusze i medycy, którzy także pracują na granicy. Charakter to z jednej strony jest patriotyzm i obrona granic, ale zawsze w historii Polski humanitaryzm miał duże znaczenie i taka akcja czy taki konkurs powinien być kompleksowy. Radna Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza, że nie tylko do mundurowych powinny być wysyłane słowa wsparcia. Każda osoba, która w służbie drugiemu człowiekowi, w służbie Polsce pracuje, myślę, że zasługuje na takie właśnie słowa wsparcia. Kartki do siedziby Cyryl Klubu można przynosić do najbliższej środy. Takie wyrazy tak naprawdę poparcia płyną już do Straży Granicznej, do polskiej policji, do Wojska Polskiego, z całej Polski. Przecież bardzo już wielokrotnie widzimy, że i szkoły włączają się w różne takie właśnie akcje. Teraz popłyną na granicę także z Poznania. Emil Górny, Puls Dnia.